jakie jest dopuszczalne zużycie łańcucha w wózku jezdniowym podnośnikowym. Łańcuch zużywa się w toku eksploatacji wózka, głównie poprzez tarcie pomiędzy sworzniami i płytkami. Zjawisko to przyspiesza rdza, zabrudzenia, brak smarowania i transportowany ciężar. Dopuszczalne wydłużenie łańcuchów nośnych mechanizmu podnoszenia zazwyczaj wynosi od 2 do 3% wartości początkowej. Szczegółowe wytyczne określa producent w instrukcji eksploatacji. Dodatkowo łańcuch nie powinien być zardzewiały, zabrudzony, przesztywniony, ogniwa nie powinny być popękane, a sworznie nie powinny być nadmiernie schowane lub wysunięte.